I jeszcze taka jedna rzecz dodatkowa to jako trzecia część tego filmiku, bo nie będę tego łączyć, ja nigdy nie łączę. Zobaczcie, właśnie ten świat, który w Biblii jest opisany jako świat oparty na kłamstwie, jako symbol, myślę, że to jako, po prostu jako symbol, odwrócił jeszcze wszystko do góry nogami, że najpierw powiedzmy, czyli mówię tutaj w odniesieniu do umysłu, tak naprawdę, bo to jest odbicie naszego tego właśnie umysłu, że w świecie zewnętrznym obserwujemy takie zjawisko, jak na przykład zanieczyszczanie środowiska, czyli umysł, powiedzmy, jakby to w odniesieniu do naszego umysłu, zanieczyszczenie naszej duszy poprzez programy, które są oderwane od naszej prawdziwej mocy natury, czyli od serca. Czyli to jest zanieczyszczenie naszej wewnętrznej przestrzeni, sianie lęku i tak dalej. A to się odbija na zewnątrz w formie na przykład zanieczyszczonego środowiska, jakiegoś smogu, różnych tego typu rzeczy. A potem to, co sam stworzył, to, na co sam, to, co sam stworzył, znaczy na to, co sam stworzył, przynosi cudowne eliksiry, magiczne rozwiązania. Czyli na przykład segregacja śmieci, teraz oczyszczanie środowiska i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno, to już powiedziałam. Ale odnośnie do tego, trochę się motam. Jak odwraca jeszcze świat sytuację, kiedy już to się dzieje? Powiedzmy, jest zanieczyszczona ziemia, są choroby w ciałach ludzkich, jakieś zaburzenia, harmonii i tak dalej. Co jeszcze robi świat? To zwala winę na Boga, czyli na miłość, czyli na naturę, że ziemia jest niedoskonała. Bo na przykład jest dziura ozonowa, trzeba to zwalczyć, trzeba na to jakoś zaradzić, że ludzkie ciała są niedoskonałe, bo chorują. Zobaczcie, jakie to jest podstępne, jaki podstępny jest tak naprawdę nasz umysł. Zwala jeszcze winę na Boga, na naturę, na stwórcę, na miłość, jakkolwiek to nazwiesz, że życie ogólnie jest niedoskonałe, że trzeba to ulepszać, trzeba polepszać, trzeba temu jakoś zaradzić. To jest totalne kłamstwo, bo nasze ciała ludzkie, właściwie wszystko, co istnieje w przyrodzie, wszystko, co istnieje w naturze, my jako istoty jesteśmy doskonali. Ale tak ten symboliczny szatan, czyli ten, ja to tak rozumiem, jako umysł, ten właśnie taki umysł, który się oderwał, jeszcze nam wymawia, że jesteśmy niedoskonali, że on tutaj przychodzi nam z pomocą, nie wiem, dając nam na przykład jakieś ekstra zdobycze techniki, żeby nam polepszyć życie, różne wynalazki, jak lekarstwa na raka, żeby poprawić niedoskonałość ludzką, która jest ułomna, która choruje i tak dalej, i tak dalej. Jaki to jest po prostu kłamstwo i absurd. Wynajduje różnego rodzaju inteligencję sztuczną, która ma służyć ludzkości, światu i naprawić ten ułomny, chory świat. Umysł, który stwarza chory świat, potem przychodzi temu choremu światu na ratunek, jako zbawca, który jest kłamcą, który sam stworzył syf, na który potem niby znajduje piękne rozwiązanie. To jest ten absurd. I też, żebyśmy mogli zobaczyć to kłamstwo, odwrócić tą sytuację. Tak się uśmiecham, bo wywołuje to we mnie radość, to co teraz mówię. Żeby to zobaczyć, że my w swojej naturze jesteśmy doskonali, tylko bardzo oderwaliśmy się od wielu rzeczy, tak naprawdę od swojego serca jako źródła, tego boskiego serca czucia i miłości. A kiedy jesteś w miłości, to nie zrobisz czegoś wbrew sobie. Tak jak zwierzęta, które są z natury w miłości, one nie będą kimś, kim nie są. One nie będą robiły rzeczy wbrew sobie. Kot, który jest kotem, nie będzie nigdy czuł się zły, że jest taki, jaki jest. Nie będzie się nadpróbował
nawracać, zmieniać, leczyć, naprawiać. Jeżeli taki kot czy jakiekolwiek inne zwierzę słucha swojego instynktu, żyje w zgodzie z naturą, ze sobą, to będzie żyło prawdziwie. A kiedy będzie żyło prawdziwie, nie będzie miało wewnętrznych konfliktów na zasadzie jestem niedoskonały, powinienem być inny niż jestem, i tak dalej, i tak dalej. Przeżyje swoje życie w zgodzie ze sobą i ta wewnętrzna harmonia, ta akceptacja przynosi po prostu spokój. Zgodę.